Operacje Sił Specjalnych. Wojna o Falklandy. Kampania falklandzka z 1982 roku była sceną największej aktywności brytyjskich sił specjalnych od czasu II wojny światowej. Special Air Service, Special Boat Squadron oraz oddziały górskie i arktyczne Royal Marines wzięły udział w kilku spektakularnych akcjach. Jedną z najbardziej udanych był atak kompanii DSAS na argentyńskie lotnisko na wyspie Pebble. Komandosi zniszczyli 11 argentyńskich samolotów, które zagrażały brytyjskiemu desantowi na Falklandy. Wcielili w życie motto SAS – odważnym szczęście sprzyja. Leżące na południowym Atlantyku Falklandy stanowiły przedmiot sporu między Wielką Brytanią i Argentyną od roku 1833, kiedy osiedlili się tam pierwsi Brytyjczycy. Argentyńczycy zwą je Malwinami. Smagane wiatrem wyspy leżą zaledwie 500 kilometrów od Argentyny i aż 13 tysięcy kilometrów od Wielkiej Brytanii. Na początku lat 80. zamieszkiwało je około 1800 osób, w większości Brytyjczyków, przeciwnych zbliżeniu z Argentyną. W roku 1982 junta, która rządziła Argentyną od 7 lat, dramatycznie traciła poparcie społeczne. W brudnej wojnie z organizacjami lewicowymi zginęło lub zaginęło ponad 3000 obywateli Argentyny. Gospodarka była w ruinie, inflacja sięgała 600%. Ulicami wstrząsały masowe demonstracje. Junta musiała odwrócić uwagę ludzi od sytuacji w kraju. Pretekst znalazł się 19 marca 1982 roku, kiedy Argentyńczycy zaczęli demontować stare zabudowania na brytyjskiej wyspie Georgia Południowa, 1500 kilometrów na południowy wschód od Falklandów. Robotnikom towarzyszyli argentyńscy żołnierze, którzy bezprawnie wciągnęli flagę Argentyny nad terytorium brytyjskim. Brytyjczycy zażądali ściągnięcia flagi i wycofania wojsk. Junta nie zareagowała. W kierunku Georgii Południowej popłynął więc HMS Endurance, by usunąć Argentyńczyków z wyspy. Rząd Argentyny uznał to za wypowiedzenie wojny. 2 kwietnia ponad 700 argentyńskich Marines wylądowało na Falklandach i zaatakowało brytyjski garnizon złożony zaledwie z 67 żołnierzy. Oddział argentyńskich sił specjalnych Buzo Tactico zmusił Brytyjczyków do kapitulacji. Dzień później Argentyńczycy zajęli Georgię Południową mimo zaciekłego oporu 22 komandosów Royal Marines. Zajęcie Malwinów wywołało euforię w Argentynie. Znienawidzona do tej pory junta zyskała olbrzymie poparcie społeczne. W Londynie rząd Margaret Thatcher zareagował natychmiast. Brytyjskie terytorium zostało zaatakowane przez siły obcego państwa. Rząd postanowił wysłać w rejon działań silne zgrupowanie bojowe tak szybko, jak tylko zakończone zostaną odpowiednie przygotowania. W ciągu tygodnia do wojny było gotowych 100 okrętów i tysiące żołnierzy. W poniedziałek, 5 kwietnia, zgrupowanie bojowe floty wypłynęło w rejs ku Falklandom.
Na okrętach płynęli żołnierze 22. Pułku SAS, brytyjskiej jednostki sił specjalnych pod dowództwem podpułkownika Michaela Rosa. Zaledwie dwa miesiące wcześniej dowództwo SAS zaczęło planowanie operacji na wypadek konfliktu na Falklandach. Nie brano jednak pod uwagę rzeczywistego desantu. Teraz żołnierze doskonalili swoje umiejętności na pokładach okrętów. Atmosfera była iście wakacyjna. Nikt nie wierzył w wojnę. Dyplomatyczne rozmowy na forum ONZ-u zakończyły się fiaskiem. Piątego kwietnia kompania DSAS wylądowała w amerykańskiej bazie na wyspie Wniebowstąpienia. Tam żołnierze przesiedli się na transportowiec Fort Austin, zmierzający ku Georgii Południowej. Komandosom towarzyszyli żołnierze tajnej jednostki Special Boat Squadron, SBS, pierwotnie odpowiedzialni za misje zwiadowcze przed desantem z morza. W tym samym czasie południowy Atlantyk patrolowały brytyjskie atomowe okręty podwodne. 7 kwietnia Wielka Brytania ogłosiła stworzenie wokół Falklandów strefy zakazanej o średnicy około 300 km. Każdy samolot lub statek, który znalazł się w strefie, narażał się na zniszczenie. Dwa tygodnie później Brytyjczycy dotarli do Georgii Południowej. Oddziały górskie kompanii DSAS wsiadły do śmigłowców i pod dowództwem kapitana Gavina Hamiltona wylądowały na lodowcu Fortuna w pewnej odległości od argentyńskich garnizonów w Grytviken i Leith. Pogoda się pogorszyła, śnieżyce uniemożliwiły jakiekolwiek działania. Hamilton zażądał ewakuacji, ale dwa śmigłowce rozbiły się w trudnych warunkach. Żołnierze zostali w końcu ewakuowani przez śmigłowiec typu Wessex, zwany Humphreyem, pilotowany przez Iana Stanleya. 19 ludzi wcisnęło się do maszyny przeznaczonej do transportu najwyżej 5. Za swój wyczyn Stanley otrzymał order za wybitną służbę. Dowódca oddziału SAS, major Cedric Delves, postanowił wysłać komandosów na ląd w 5 łodziach typu Gemini. Ich silniki nie radziły sobie jednak ze wzburzonym morzem. 2 łodzie się wywróciły. Jedna dotarła na ląd. Jej załoga natychmiast się ukryła. Pozostałych ludzi uratował Ian Stanley w swoim Humphreyu. W tym samym czasie sekcja druga SBS dotarła na Georgię Południową śmigłowcem i rozpoczęła obserwację wroga. W okolicy wykryto argentyński okręt podwodny Santa Fe. Marynarka królewska rozproszyła flotylę i wysłała śmigłowce wyposażone w bomby głębinowe i rakiety. Brytyjczycy zaskoczyli Santa Fe na powierzchni. Okręt dowlókł się do portu i zatonął. Po wyeliminowaniu zagrożenia brytyjskie okręty uformowały szyk. Major Guy Sheridan, dowódca kompanii M Royal Marines i jego kolega z SAS, major Delves, zdecydowali się na kolejny desant z powietrza, tym razem pod osłoną fregat Antrim, Brilliant i Plymouth. Na brzegu Marines i żołnierze SAS ruszyli ku Grytviken. Argentyńczycy skapitulowali 25 kwietnia. Zwycięstwo było skromne, ale symboliczne. Rząd umiał je wykorzystać. Dowódca operacji przesłał wiadomość. Z przyjemnością zawiadamiam jej królewską mość, iż bandera Royal Navy oraz sztandar Wielkiej Brytanii powiewają nad Georgią Południową. Boże, chroń królową. Cieszcie się tą wiadomością i pogratulujcie naszym siłom zbrojnym. Reakcja Argentyńczyków była równie wojownicza.
Kompania GSAS wyleciała z Brytanii na wyspę wniebowstąpienia. Jej zadaniem były operacje zwiadowcze we współpracy z realizującą zadania ofensywne kompanią D. Z wyspy wniebowstąpienia kompania dołączyła do zgrupowania bojowego floty. Jej żołnierze zaczęli szkolenie z eskadrą śmigłowców, które miały wspierać siły specjalne. Kiedy zgrupowanie bojowe floty dotarło do Falklandów, kompania G przeniosła się na lotniskowiec Hermes. Śmigłowce Sea King przeniosły 8 oddziałów zwiadowczych SAS i 2 SBS na obie wyspy falklandzkie. Desant trwał 3 dni. Po wylądowaniu komandosi zaczęli przekazywać informacje o argentyńskiej obronie. Miesiąc po argentyńskiej inwazji zaczynała się bitwa o odzyskanie Falklandów. W trakcie 2 ostatnich tygodni kwietnia brytyjskie zgrupowanie bojowe floty zmagało się z coraz gorszą pogodą, wciąż zbliżając się do Falklandów. W tym samym czasie amerykański sekretarz stanu Alexander Haig podróżował między Londynem i Buenos Aires, próbując zapobiec otwartemu konfliktowi. Ani Argentyńczycy, ani ich wojskowi przywódcy nie zamierzali rezygnować. W Buenos Aires organizowano masowe demonstracje na cześć przyłączenia Malwinów do ojczyzny. W Londynie Haig przekonał się, że słowo kompromis jest obce Margaret Thatcher. Kiedy Brytyjczycy przygotowywali się do wojny, Stany Zjednoczone musiały dokonać wyboru między najbliższym sojusznikiem w Europie i głównym partnerem w Ameryce Południowej. To trudna sytuacja dla Stanów Zjednoczonych. Oba zaangażowane w spór kraje uznajemy za przyjaciół. Jesteśmy gotowi uczynić wszystko, co w naszej mocy, by pomóc im znaleźć pokojowe rozwiązanie problemu, bez uciekania się do działań zbrojnych i rozlewu krwi. W końcu Amerykanie wsparli Brytyjczyków, dostarczając im dane ze zwiadu satelitarnego oraz najnowszy sprzęt bojowy, w tym pociski powietrze-powietrze AIM-9L Sidewinder. Wyposażenie samolotów Sea Harrier w Sidewindery zapewniło Brytyjczykom powietrzną dominację nad Falklandami i w efekcie zwycięstwo w wojnie. Amerykańska jednostka specjalna Delta zaopatrzyła oddziały SAS w najnowszy sprzęt łącznościowy oraz pociski przeciwlotnicze Stinger, jeszcze nigdy nie testowane w walce. W tym samym czasie Argentyńczycy pośpiesznie wzmacniali garnizon wysp. Ich siły zbrojne nie uczestniczyły w walce od ponad 100 lat. Wielu żołnierzy pochodziło z poboru i miało za sobą zaledwie kilka tygodni szkolenia. Natomiast żołnierze brytyjscy walczyli i ginęli w każdym roku ostatniego stulecia, z wyjątkiem jednego. Byli zawodowcami, doskonale wyszkolonymi i zmotywowanymi. Jednak wojna 13 tysięcy kilometrów od domu była problemem nawet dla nich. Na początku maja Argentyńczycy mieli na wyspach 11 tysięcy żołnierzy i 42 samoloty oraz śmigłowce. Dysponowali licznymi działami i moździerzami, stanowiskami artylerii przeciwlotniczej oraz nowoczesnymi systemami komunikacyjnymi i walki elektronicznej. Oddziały SAS i SBS na wyspach założyły punkty obserwacyjne, przekazując dane o liczbie i rozlokowaniu wojsk argentyńskich. Przez miesiąc ograniczały się do obserwacji pozycji przeciwnika, zwykle przy okropnej pogodzie i z minimalnymi racjami żywnościowymi. Informacje zwiadowcze przekazywane do zgrupowania floty miały kluczowe znaczenie dla wyboru miejsca desantu.
W tym samym czasie trwały też ataki Royal Navy i RAF-u na lotnisko w Stanley. Napięcie wzrosło 2 maja, kiedy atomowy okręt podwodny Conqueror wykrył argentyński krążownik General Belgrano i jego eskortę tuż przed brytyjską strefą zakazaną wokół Falklandów. Argentyńczycy nie wpłynęli w strefę, ale brytyjski rząd uznał, że i tak stanowią zagrożenie dla zgrupowania bojowego floty. General Belgrano został zatopiony. Zginęło 321 ludzi. Wybuchła wojna. Lotniskowce brytyjskiego zgrupowania floty były 400 km od Falklandów. Argentyńczycy postanowili się zemścić. 4 maja dwa zbudowane we Francji samoloty Super Etendard wystartowały z Argentyny. Były uzbrojone we francuskie pociski przeciwokrętowe Exocet. Lecąc na małej wysokości, samoloty uniknęły wykrycia przez radar i zaatakowały zgrupowanie floty. Z odległości 50 km namierzyły cel. Po identyfikacji celu odpaliły pociski Exocet. Lecąc na wysokości zaledwie 7 metrów nad wodą i z prędkością 1000 km na godzinę, pociski trafiły w niszczyciel Sheffield. Zginęło 20 marynarzy. Shiny Chef zmienił się w dymiący wrak. Brytyjczycy byli wstrząśnięci. Jeśli pociski Exocet uszkodziłyby lub zatopiły jeden z lotniskowców, Hermes lub Invincible, desant z morza byłby niemożliwy, a to oznaczałoby klęskę. Pociski Exocet były zbyt groźne, by je ignorować. Rząd brytyjski zlecił rozwiązanie problemu SAS. Zadanie powierzono dowódcy sił specjalnych, generałowi Peterowi de la Billière. Powstał plan, nazwany operacją Mikado. Kompania BSAS miała wylecieć z wyspy w niebowstąpienia na pokładach dwóch C-130 i wylądować w bazie Rio Grande, gdzie zdaniem Brytyjczyków stacjonowały samoloty Super Etendard. Komandosi mieli je zniszczyć i wyeliminować pilotów w mesie. Żołnierze kompanii B przyjęli plan z niedowierzaniem. Kiedy ich dowódca, major John Moss, zaprotestował, został natychmiast usunięty. Wielu żołnierzy kompanii B sądziło, że operacja Mikado to samobójstwo. Mimo to zgodzili się wziąć w niej udział. Z nowym dowódcą kompania B trafiła na wyspę w niebowstąpienia, gdzie rozpoczęła intensywne szkolenie. Na szczęście przeważył rozsądek. Rząd brytyjski uznał, że ewentualna porażka operacji SAS w Argentynie może mieć katastrofalne skutki militarne i polityczne. Operację Mikado odwołano. Mimo to Brytyjczycy mieli już oddziały specjalne na terenie Argentyny. Argentyńczycy zrozumieli to, kiedy 20 maja w neutralnym Chile znaleziono wrak śmigłowca Sea King należącego do Royal Navy. Chilijczycy natychmiast go zakopali, ale załoga śmigłowca pojawiła się na konferencji prasowej. W czasie patrolu nad morzem doszło do awarii silnika. Z powodu złej pogody powrót na okręt był niemożliwy. Dlatego postanowiliśmy wylądować w najbliższym neutralnym kraju. Oficjalne wyjaśnienia zaakceptowano. Wszystko wskazywało jednak na to, że śmigłowiec uczestniczył w operacji specjalnej. Lotnik po lewej to jeden z najbardziej doświadczonych pilotów sił specjalnych w brytyjskim zgrupowaniu floty.
Poza tym maszyna rozbiła się dokładnie między trzema argentyńskimi bazami lotniczymi, skąd atakowano Brytyjczyków. Co więcej, jednostka wywiadowcza Royal Navy ukrywała się wśród przybrzeżnych wysepek neutralnego Chile. Nie została jednak wykryta. Pociski Exocet stanowiły problem dla Brytyjczyków. Margaret Thatcher przekonała prezydenta Francji François Mitterranda, by złamał warunki kontraktu i przestał dostarczać Argentyńczykom tę groźną broń. Francuzi wiele poświęcali. Cena pocisków Exocet sięgała 450 tysięcy dolarów. Argentyńczycy byli skłonni zapłacić nawet milion. Brytyjskie tajne służby otrzymały 50 milionów dolarów, by wykupić wszystkie Exocety na wolnym rynku. Te, których nie zdołano kupić, zostały zniszczone. Mimo to Argentyńczycy nie zamierzali się poddawać. Na początku maja 1982 roku brytyjskie zgrupowanie bojowe floty dominowało nad Falklandami. Zbliżała się zima. Decyzję o czasie i miejscu desantu należało podjąć jak najszybciej. Oddziały SBS prowadziły rozpoznanie na wielu plażach i ewentualnych miejscach lądowania. Oto jedno z wybranych, Port San Carlos. Działając głównie nocą, komandosi SBS docierali na ląd łodziami lub pod wodą. Używali specjalistycznego sprzętu, za pomocą którego ustalali, czy dana plaża nadaje się do desantu i wprowadzenia cięższego uzbrojenia. Mimo że byli uzbrojeni, komandosi SBS woleli działać zgodnie ze swym mottem, nie siłą, a sposobem. Na podstawie danych zdobytych przez SBS podjęto decyzję, że do desantu dojdzie na zachodnim brzegu Falklandu Wschodniego, pod San Carlos. Kompania GSAS zidentyfikowała tam jednak liczne zagrożenia. Na wyspie Pebble, niedaleko Falklandu Zachodniego, znajdowało się lotnisko z sześcioma argentyńskimi samolotami szturmowymi Pucara. Uzbrojone w rakiety i napalm maszyny mogły spowodować olbrzymie straty wśród lądujących Brytyjczyków. SAS musiał wyeliminować to zagrożenie. Nocą z 11 na 12 maja na wyspę dotarła grupa zwiadowcza. Po ukryciu łodzi, komandosi przez kilka dni obserwowali lotnisko. Dowódca kompanii DSAS, major Cedric Delves, opowiada o wydarzeniach. Mieliśmy przesuwać się do przodu, wykonując zadania zwiadowcze. Na czele szło dwóch ludzi. Chodziło o potwierdzenie celu. Musieliśmy podejść jak najbliżej. Potrzebne były szczegółowe informacje. W końcu przekazywaliśmy je dowództwu. Komandosi dotarli do pasa startowego i zidentyfikowali 11 samolotów rozrzuconych po całym pasie startowym. Kiedy zapadł zmrok, wycofali się i przekazali zebrane dane dowództwu. Dowództwo wysłało na wyspę dodatkowych 40 ludzi. Była ciemna, deszczowa noc. Nie powiedziałbym, że napięcie sięgało zenitu, ale chcieliśmy jak najszybciej wyskoczyć ze śmigłowca. Im szybciej będziemy na ziemi, tym szybciej staniemy się panami własnego losu.
Wylądowaliśmy w pewnej odległości od celu, jakieś 8 kilometrów. Nie chcieliśmy, by wróg zauważył nasz desant. Błyskawicznie wyskoczyliśmy, a maszyna odleciała. Potem rozpoczęliśmy patrol i otrzymaliśmy najnowsze dane. Odprawa będzie krótka, mamy godzinę spóźnienia. Od startu co chwila spoglądałem na zegarek, więc wiedziałem, że kończy nam się czas. Od lądowania do rozpoczęcia akcji nie upłynęło więcej niż 15 minut, ale dla nas była to cała wieczność. Ludzie nieśli mnóstwo wyposażenia. Średnio jakieś 25 kg własnego sprzętu i jeszcze 10 dodatkowego. Dotarliśmy do punktu zbornego, na którym rozlokowaliśmy moździerze. Ustawiliśmy stanowisko i rozłożyliśmy sprzęt. Pomyślałem, że mogę wysłać ludzi do przodu, by pohałasowali przez jakieś 15 minut. Jak się potem okazało, nie mogli wrócić przez całe 45 minut. Atak na lotnisko przeprowadzono nocą z 14 na 15 maja siłami oddziałów górskich pod dowództwem kapitana Gavina Hamiltona. Operacja zakończyła się sukcesem. Zniszczono 6 Pukar oraz 5 samolotów innych typów i sam pas startowy. Tylko 2 komandosów SAS odniosło drobne rany. Wszyscy bezpiecznie wrócili na pokład lotniskowca Hermes. Ryzyko ataku na brytyjskie siły inwazyjne było teraz mniejsze. Jednak żołnierzy SAS czekała tragedia. Sukces operacji SAS na wyspie Pebble oznaczał, że 15 maja zgrupowanie bojowe floty mogło rozpocząć przygotowania do lądowania na Falklandach. Jednak 19 maja, w czasie rutynowego patrolu, śmigłowiec Sea King z żołnierzami kompanii D i G zderzył się z dużym ptakiem. Maszyna wpadła do morza. Zginęło 20 żołnierzy. Była to największa jednorazowa strata SAS od czasów II wojny światowej. Mimo tragedii, Brytyjczycy wylądowali pod San Carlos 21 maja. Po kilku godzinach zajęli brzeg, nie napotykając żadnego oporu. Potem jednak pojawiły się argentyńskie samoloty. Były to krytyczne chwile tej wojny. Argentyńczycy zatopili kilka brytyjskich okrętów.
W dniu Święta Narodowego Argentyny, 25 maja, pocisk Exocet przyniósł Argentyńczykom największy jak do tej pory sukces, zatapiając transportowiec Atlantic Conveyor. Statek miał na pokładzie nie tylko tysiące ton zaopatrzenia, ale także śmigłowce konieczne do transportu żołnierzy na Falkland Wschodni w ramach uderzenia na stolicę wyspy Stanley. Brytyjczycy musieli teraz pokonać marszem ponad 80 km z całym wyposażeniem. Nadchodziła zima, pogoda stawała się coraz gorsza. Było to trudne wyzwanie nawet dla najsilniejszych. Spadochroniarze musieli wyeliminować argentyński garnizon w Goose Green. Po drodze zostali zaatakowani przez pukary. Nagle jeden z komandosów odpalił Stingera. Jeden argentyński samolot został zniszczony. Reszta uciekła, pozbawiając garnizon na lądzie wsparcia powietrznego. Dwudziestego 8 maja 600 żołnierzy 2 batalionu pułku powietrzno-desantowego odniosło wielkie zwycięstwo pod Goose Green. 1200 Argentyńczyków skapitulowało po zaledwie 14 godzinach walki. W tym samym czasie patrol SAS odkrył, że Mount Kent, ważne wzgórze zaledwie 15 km od Stanley, jest słabo bronione. Podpułkownik Rose natychmiast wysłał tam kompanię D. Przez kilka dni, aż do przybycia posiłków, komandosi musieli odpierać ataki. Royal Marines, przedzierających się przez Falkland Wschodni ku Stanley, prowadziły oddziały górskie i arktyczne. Ich żołnierze potrafią walczyć i przetrwać przy najgorszej pogodzie i w najtrudniejszych warunkach na świecie. Trzydziestego 31 maja czteroosobowy patrol zauważył 17 argentyńskich komandosów na samotnej farmie zwanej Top Malo. Marines powiadomili dowódcę, kapitana Roda Boswella, który postanowił zaatakować farmę własnymi siłami. Podzielił 19 Marines na dwie grupy. Oddział wsparcia zajął pozycję na wzgórzu nad Top Malo. Jego zadaniem było wsparcie ogniowe 12-osobowego oddziału szturmowego, który miał uderzyć na farmę. Marines nie byli zachwyceni gotowością bojową swoich oponentów. Ich profesjonalizm pozostawiał wiele do życzenia. Nie powinni stacjonować na odludnej farmie, a już na pewno nie powinni siedzieć wewnątrz. Należało przynajmniej rozstawić wartowników. Nie zachowywaliśmy się zbyt ostrożnie. Nadzialiśmy się na stado owiec, wylądowaliśmy śmigłowcem. Zawodowcy powinni byli wykryć naszą obecność. Ale trzeba przyznać, że braki w wyszkoleniu nadrabiali odwagą. Oddział szturmowy odpalił w kierunku domku pociski przeciwpancerne. Boswell podzielił żołnierzy na dwa wspierające się pododdziały. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Pamiętam atak. Pamiętam, jak ruszyli i jak zignorowali moje rozkazy. To było fantastyczne. Ludzie Boswella rzucili się do szturmu na bagnety. Argentyńczycy byli całkowicie zaskoczeni. Zauważyli nas dopiero w chwili, kiedy wokół nich zaczęły wybuchać pociski. Wybiegli z domu i natychmiast przeszli do walki. Walczyli, aż kontynuowanie oporu stało się niemożliwe. Ocalali Argentyńczycy wybiegli z budynku i zajęli pozycję wzdłuż strumienia. Amunicja wewnątrz wybuchła. Farmę ogarnęły płomienie. Dym skutecznie osłaniał atakujących Marines.
Brytyjczycy odpalili granaty ponad zabudowaniami, atakując argentyńskich komandosów nad strumieniem. W czasie wymiany ognia dwóch żołnierzy oddziału szturmowego zostało poważnie rannych. Oddział wsparcia przesuwał się skokami od budynku do budynku. Oddział szturmowy wyłonił się z zapłonącej farmy i zaatakował Argentyńczyków od skrzydła. Argentyński dowódca zginął od wybuchu granatu. Komandosi się poddali. Pięciu zostało zabitych i siedmiu rannych. 12 trafiło do niewoli. Brytyjczycy mieli tylko 3 rannych. Pokonali żołnierzy argentyńskich sił specjalnych w ciągu zaledwie 28 minut. Po opatrzeniu rannych należało sprawdzić pole bitwy. Dom już się zawalił. Musieliśmy jeszcze sprawdzić sąsiednie zabudowania, między innymi oborę dla owiec i mały wychodek. Najbliżej stał kapral MacGregor. Krzyknąłem więc do niego: MacGregor, sprawdźcie tę ubikację. Kapitan Boswell kazał mi sprawdzić wychodek. Pewnie oczekiwał, że dyskretnie tam zajrzę i poproszę człowieka, który być może się tam ukrywa, by do nas wyszedł. Nie miałem zamiaru ryzykować. Tam naprawdę mógł być jakiś Argentyńczyk. Władowałem więc w wychodek cały magazynek. Pociski zapaliły metan gromadzący się nad dołem szamba. Wszystko wybuchło. Chłopaki wokół zaczęli krzyczeć, że to doskonałe zwieńczenie tego pięknego dnia. Wychodek dosłownie zniknął w obłoku niebieskich płomieni. To rzeczywiście było coś. Ubikacja przestała istnieć. Argentyńczycy na wzgórzach wokół Stanley mieli odczuć całą siłę brytyjskiego natarcia. Kiedy Brytyjczycy przygotowywali się do ostatniej bitwy o Falklandy, królewska artyleria ostrzeliwała argentyńskie pozycje wokół Stanley. Od końca maja do 10 czerwca, kiedy zaczęła się bitwa o Stanley, oddziały SAS działały na obu wyspach falklandzkich. 4-osobowe patrole kontynuowały misje zwiadowcze. 5 czerwca jeden z nich trafił nad Fox Bay na Falklandzie Zachodnim, gdzie zajął stanowisko obserwacyjne. 10 czerwca Brytyjczycy zostali wykryci przez patrol argentyński. Dowódca patrolu, kapitan Gavin Hamilton, stawił zacięty opór, umożliwiając swym ludziom bezpieczny odwrót. Odniósł kilka ran, ale kontynuował walkę, aż zginął. Kapitan Hamilton został pośmiertnie odznaczony krzyżem wojskowym. Wyspiarze kontaktowali się za pomocą radia. SAS używał ich częstotliwości, by prowadzić wojnę psychologiczną z argentyńskim naczelnym dowództwem. Na tym etapie walk tylko dr Alison Blini mogła używać radia do ratowania swoich pacjentów. 8 czerwca SAS nawiązał za jej pośrednictwem pierwszy kontakt z Argentyńczykami. Od tamtej pory komunikaty radiowe namawiały ich, by zgodzili się na honorową kapitulację, zamiast narażać cywilów na śmierć w czasie walk o Stanley. Nocą z 13 na 14 czerwca, kiedy trwały walki o wzgórza wokół Stanley, oddziały SAS, SBS i Royal Marines dokonały ostatniego ataku dywersyjnego. Po tajnej odprawie, łodzie desantowe Rigid Rider popłynęły przez Howden Water ku argentyńskiej bazie logistycznej nieopodal Stanley. W 4 łodziach płynęło po 3 żołnierzy SAS i 6 SBS.
Kiedy przybili do brzegu, zostali oświetleni reflektorami argentyńskiego statku szpitalnego. Było to jawne złamanie konwencji genewskiej, która zabrania jednostkom medycznym udziału w walkach. Na komandosów spadł grad pocisków. Brytyjczycy się wycofali i skierowali ku statkowi szpitalnemu. W gwałtownej strzelaninie pociski trafiały w statek i w łodzie komandosów. Za statkiem ogień zmalał. Jedna z łodzi po trafieniu z trudnością wydostała się poza zasięg ostrzału. Uszkodzone były wszystkie cztery łodzie. Na szczęście tylko trzech komandosów było rannych. Na wzgórzach wokół Stanley żołnierze SAS używali nadajników laserowych do naprowadzania na cel uzbrojonych w bomby Harrierów. Zrozumiałem. Trochę w lewo od pierwotnego namiaru. Bomby poszły. Dobra robota. Trochę za daleko. Kierowali też ogniem artyleryjskim wymierzonym przeciwko argentyńskim pozycjom na wzgórzach. Ostrzał był tak skuteczny, że rankiem 14 czerwca większość Argentyńczyków uciekła. Obserwatorzy SAS wstrzymali ogień, umożliwiając ocalałym wycofanie się. Argentyńczycy byli w odwrocie. 14 czerwca o godzinie 11 argentyńskie naczelne dowództwo skontaktowało się z SAS w celu omówienia warunków zawieszenia broni. Podpułkownik Mike Rose poleciał do Stanley śmigłowcem Gazelle. Towarzyszył mu radiooperator SAS oraz kapitan Rod Bell z Royal Marines, płynnie mówiący po hiszpańsku. Po godzinach negocjacji przekonali generała Mario Menendeza, że kapitulacja to jedyne rozsądne wyjście. Nad Stanley powiewa biała flaga. Cholernie fantastycznie. Dowódca sił lądowych, generał Jeremy Moore, przyjął argentyńską kapitulację o północy tego samego dnia. Przez satelitę wysłano komunikat do Wielkiej Brytanii. Wyspy Falklandzkie znowu podlegają władzy wybranej przez ich mieszkańców. Boże, chroń królową. W walkach zginęło około 750 Argentyńczyków i 254 Brytyjczyków. Zwycięstwo w wojnie o Falklandy nie byłoby możliwe bez sił specjalnych. Ich umiejętności zapewniły oddziałom brytyjskim bezpieczne lądowanie po przepłynięciu 13 tysięcy kilometrów. W trakcie walk na lądzie siły specjalne w dużej mierze przyczyniły się do ostatecznego zwycięstwa Brytyjczyków zaledwie 72 dni po tym, jak Argentyńczycy pierwszy raz wciągnęli swój sztandar nad Falklandami. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom SA. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Michał Borejko.